czwarta książka, nie w kolejności oczywiście, to Klątwa gruzińskiego tortu. Wpisał pan się tą książką w kanon 5 czy 6 książek, które musi przeczytać każdy Polak lecący do Gruzji, a lata nas tam bardzo dużo. Czym była dla pana ta książka? Podziękowaniem Gruzinom za gościnność i za to, że chcieli mi opowiedzieć o swoim kraju, takim moralnym zobowiązaniem. Ja wiem, że to bardzo górnolotnie brzmi, ale dziennikarze też mają serca i duszę, czują i wyrażają uczucie, więc to było moje takie uczuciowe, bardzo osobiste podziękowanie dla Gruzinów. A z drugiej strony, ja tak wiele przeżyłem z Gruzinami, nie wędrując po szlakach turystycznych, tylko dzieląc ich smutki i radości, okresu budowania nowego państwa i okresu wojny z Rosją i rozdarcia takiego moralnego trzech narodów, Gruzinów, Abchazów i Osetyjczyków, że sam z siebie jakby i dla siebie chciałem też, by ta moja wiedza, te moje doświadczenia mogły być dostępne dla osób, które interesują się Gruzją i także dla tych osób, które nigdy nie wybierały się do Gruzji, Gruzją się nie interesują, ale sięgają czasami po tego typu teksty, chociażby po to, by na podstawie doświadczeń innych móc weryfikować swoje doświadczenia życiowe dotyczące, nie wiem, no, własnego podwórka regionalnego, lokalnego czy tej części Europy, w której żyję. To co ja myślę, że może... Było to ważne spotkanie z narodem, który my do dzisiaj uważamy za naród i kraj dość egzotyczny, a tak naprawdę, jeżeli się pochylimy choć trochę nad kulturą, tradycją gruzińską, to się okaże, że Gruzini nie są wcale ani tacy, że tak powiem, odlegli od nas poprzez różne związki, chociażby z legendarnymi Sarmatami, ani nie są narodem, który wziął się znikąd, bo ich alfabet, literatura, myśl filozoficzna, czy nawet przyjęcie jako chrześcijaństwa, jako religii państwowej nastąpiło dużo wcześniej niż w naszej części Europy, a nawet niż Rzym, bo to jest drugie państwo na świecie, które przyjęło chrześcijaństwo. I tak jak mówią Gruzini, trochę złośliwie w stosunku do Rosjan, bo bardzo często słyszą od znajomych, przyjaciół Rosjan, którzy przyjeżdżają do nich, bo te związki między Gruzinami a Rosjanami są dość bliskie, mimo że toczy się konflikt taki w tej chwili trochę zamrożony zbrojny między Rosją a Gruzją. Wy jesteście takim małym krajkiem, a zobaczcie, my jesteśmy taka wielka Rosja. Dlaczego my mamy ulegać waszym wpływom, czy też słuchać, co wy macie do powiedzenia, jak Gruzja to jest taka kropelka w morzu, jeśli się spojrzy na olbrzymi ogrom terytorium rosyjskiego. Na co Gruzini mówią, słuchajcie, jakbyśmy wyprostowali wszystkie nasze góry, to kto wie, czy nie bylibyśmy krajem większym. Pewnie tak. Dzisiaj na spotkaniu w Bibliotece Wojewódzkiej próbowaliśmy otwierać kolejne matrioszki. My już dzisiaj nie będziemy. Myślę, że zamkniemy tę matrioszkę. Ja pomogę. Właśnie, bardzo proszę. To się stało zadość. O. Matrioszka została na razie zamknięta. Ja myślę, że zostanie kolejne etapy otwierania z kolejnymi pana książkami. Obiecuję, że będziemy próbowali. I na to jako czytelnicy czekamy. Ja tylko przypomnę, że wszystkie książki Macieja Jastrzębskiego są do wypożyczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. To Klątwa gruzińskiego tortu, to Krym, miłość i nienawiść, Matrioszka, Rosja i siedzący koło mnie Jastrząb i ostatnia książka, Rubinowe oczy Kremla. Prawie że przewodnik taki sensacyjny. Tak, właśnie taką opinię słyszałem, że to jest taki przewodnik po legendach i różnych sensacyjkach tego życia, takiego wewnętrznego bardziej Rosjan. Czyli co, zapraszamy do Moskwy, zapraszamy do Gruzji, zapraszamy na Krym, czekamy na następną książkę, a ja w imieniu czytelników z Opola i Opolszczyzny bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również bardzo serdecznie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich czytelników. Matrioszka też.